będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam bardzo serdecznie, Joanna Kuba dla portalu IndieCage.pl. Jest dziś ze mną młody i utalentowany Robert Ruchała, który za niecałe 2 tygodnie ponownie wejdzie do klatki KSW. Cześć Robert. Cześć, witam wszystkich. Moje pierwsze pytanie do ciebie takie trochę w formie żartu, zresztą ty bardzo lubisz suchary z tego co wiem. Czy tak, aby tak. Na pewno wiesz, kim jest Patryk Kaczmarczyk? Tak, tak, oczywiście, że wiem. No biłem się już z nim kiedyś, no więc oczywiście, że tak. No, to wiem, do czego zmierzasz. Chodzi o taki komentarz, no ale to bardziej wyśmiałem jakby kolegę, który nie wie, niż Patryka. No tak, właśnie. Ale rozpytała się z tego taka burza trochę. Tak, właśnie do tego, od tego właśnie pytania chyba na twoich mediach społecznościowych rozpoczął się wasz mały konflikt. Czy on nadal trwa, czy kompletnie to już nie ma żadnego znaczenia? Znaczy, no, dla mnie w ogóle nie miało znaczenia, więc to bardziej Patryk tam miał jakiś tam problem, a tak to, no, to u mnie jest cały czas tak samo, no nie? czyli po prostu wychodzę do walki Czyli i wiesz, Patryk kim jest jest moją Patryk. kolejną przeszkodą. Jeszcze raz? Czyli wiesz, kim jest Patryk. Oczywiście, że tak. No, miałem z nim przyjemność się bić, no więc wiem. No właśnie, wy z Patrykiem macie już za sobą jakąś wspólną historię. Mam tu na myśli właśnie wasze amatorskie starcie w 2018 roku, które finalnie wygrał Patryk. Czy zatem motywacja do wygranej z Patrykiem jest przez to dla ciebie większa? Tak, oczywiście, no, ten rewanż, który teraz będzie, no to naprawdę jestem do niego bardzo przygotowany. No to była moja jedyna porażka z Patrykiem wtedy na gali. W sumie to był, bo my się biliśmy w semi-pro. I co? No to jest moja jedyna porażka na takich galach zawodowych, ale w formule amatorskich. No i dlatego bardzo chcę się zrewanżować Patrykowi. No i już będę za, w sumie to ile dni zostało? Już nawet nie wiem. No, następnym tygodniu, w sobotę, 10 dni, 10 dni. Także no, forma jest już doszlifowana, teraz tylko będzie zbijanie wagi i wchodzę i się rewanżuję. Na jakim etapie przygotowań teraz jesteś? No teraz właśnie schodzenie z obciążeń, powoli z kalorii, no i następnym tygodniu zaczynam hydrolizę, a po hydrolizie w czwartek przyjeżdżam do hotelu, no i waga, czyli wanna i odwadnianie się. No właśnie, wywiady z zawodnikami na 2 tygodnie przed walką i na tydzień przed, a 2 dni przed to już zdecydowanie są ciężkie, bo podczas robienia wagi nie macie za bardzo humoru. No właśnie, Robert, ty jesteś dosyć wysokim zawodnikiem, bo mierzysz ile centymetrów? 1,79 m, dobrze pamiętam? Tak. Tak, tak, tak. No właśnie, bierzesz się w kategorii wagowej do 66 kg. No i jak ci idzie zbijanie wagi w tym przypadku? No bo jesteś naprawdę wysoki jak na tą kategorię, no ale jesteś jeszcze dosyć młody, także myślę, że nie jest tak źle. Jak myślisz, jak długo powalczysz w tej kategorii wagowej? No i jak ci idzie zbijanie wagi? Znaczy, do tej pory nie miałem problemu ze zbijaniem wagi, no w sumie to robiłem ją zawsze i nigdy nie było czegoś takiego, że mówiłem sobie o kurczę, no nie, że to było naprawdę ciężkie, więc póki tak będzie, no to będę się bił w kategorii 6-6, myślę, że do 2-3 lat jeszcze będę piórkowym, a potem wiadomo, no jestem na razie młody, więc nabieram tych mięśni, dojrzewam, no i potem po prostu mogę, muszę iść wyżej, no bo ciało już będzie mówiło dość, że nie da się zbić do 6-6, no i trzeba będzie iść wyżej. Ale póki co jestem kategoria piórkowa, wagę robię dość łatwo, więc tak to wygląda. A jeśli chodzi o mój wzrost, no to fajnie, no bo warunki fizyczne są super na tę kategorię, bo jestem dość wysoki, mam długi zasięg ramion, długie nogi, więc fajnie na dystans też trzymać. No super, no nie? Jeśli chodzi o tę kategorię, no to idealnie.
No, powiedziałabym, że świetnie nawet, bo niektórzy zawodnicy z 7,7 są twojego wzrostu, tylko są, no, mają inną masę mięśniową, no, ale może ze względu na twój wiek też jesteś jeszcze w stanie robić tą wagę. A wracając do twojego pojedynku z Patrykiem, Patryk w jednym z wywiadów stwierdził, że jest to dla niego po prostu kolejny krok w drodze po pas, ale na pewno nie jest to wymarzona walka i zdecydowanie bardziej wolałby się bić z kimś z zagranicy. A ty spodziewałeś się takiego starcia, zestawienia właśnie z nim? I jak ty podchodzisz do tej walki? Znaczy, ja już dużo razy powtarzałem, no, że wszyscy chcieli tej walki, ja też chciałem tej walki i ta walka po prostu jest, no nie, ona musiała się wydarzyć, no bo byliśmy niepokonani, byliśmy w organizacji KSW, wszyscy ludzie nas zestawiali, jakby KSW też zrobiło to, dlatego podejrzewam pojedynek, no bo każdy tego chciał. Czy dla mnie to jest wymarzona walka? No ja się cieszę, no bo mogę się zrewanżować, a Patryk, no jak się mu po prostu nie podoba, no to trudno, no to takie dało jakby KSW, takie dało nam pojedynek, no i albo go bierze, albo go nie bierze, no mógł go nie brać. No ja się cieszę, że jest ten pojedynek i jestem do niego przygotowany na 1000000%. A miałeś okazję oglądać poprzedni pojedynek swojego rywala, w sensie Patryka Kaczmarczyka z Michałem Sobiechem? Tak, oczywiście, byłem wtedy na gali KSW nawet i oglądałem go na żywo. No i jak widziałeś to starcie? Uważasz, że słuszna decyzja sędziów? Tak, słuszna decyzja, no bo Patryk tam pod koniec też wywracał i był z góry, więc robił te punkty. No i co, no ja w tym pojedynku bardzo dużo błędów widziałem na moją korzyść, które mogę wykorzystać w walce, no i na pewno teraz je wykorzystam. Jasne. Stoczyłeś dwa pojedynki w KSW, oba wygrywałeś przez poddania. Jak wzrosła twoja popularność od tego momentu angażu w KSW? Z tego co zauważyłam, jesteś też bardzo, bardzo lubiany przez publikę. Tak, odczuwam to, że dużo kibiców właśnie doszło teraz do mnie i mi kibicuje. No kurczę, naprawdę bardzo się cieszę, no bo takie wsparcie naprawdę niesie na skrzydłach i motywują mnie ludzie do tego, żeby cały czas walczyć i pokazywać się przed szerszą publicznością. No super to jest, naprawdę. To jest, tak jak mówiłem kiedyś, odczułem to bardzo po pandemii, kiedy mogłem to odczuć jakby na żywo, no nie? Że wcześniej ludzie pisali jakby mi na telefonie. No bo takie były czasy, że nie dało się, czy były jakieś tam obostrzenia, a teraz na żywo nieraz właśnie zobaczę jakiegoś fana, no to super, no nie, podchodzi, robimy jakieś zdjęcia, czy gdzieś na galach, no bardzo mi się to podoba, no nie, i napędza do tego, żeby ciężko trenować, motywuje i walczyć. No właśnie, a wracając do publiczności, to twoje pojedynki były na tak zwanych galach studyjnych poprzednie, pojedynki w KSW. Tym razem będzie inaczej. KSW 64 odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi przy udziale widzów. No i jak ty to widzisz? Motywuje ci to jeszcze bardziej, a może towarzyszy temu jakiś dodatkowy stres? Tak, właśnie jeszcze bardziej mnie to motywuje, bo zawsze jak biłem się na galach, gdzie była publiczność, no to po prostu ta energia od ludzi dawała mi jeszcze więcej energii, czyli jeszcze bardziej chciałem pokazać, jeszcze chciałem być bardziej eksplozywny, dynamiczny i w ogóle po prostu no przejść samego siebie, że tak powiem. I bardzo się cieszę, że będzie teraz publiczność. Kiedyś właśnie, tak jak mówiłem, że oglądałem KSW jako kibic, a teraz będę mógł się zmierzyć z tym wszystkim w środku jako gość, który się bije w tej organizacji. I to też cieszy, no bo to takie podążanie za marzeniami teraz stało się faktem i jestem w środku i biję się przy na przykład tam chyba 10-tysięcznej publiczności. Jedzie bardzo dużo znajomych ode mnie ludzi. Piszą właśnie też do mnie ludzie, którzy będą na gali, że będą kibicować i że kupili bilety specjalnie dla mnie. No super, no nie, naprawdę bardzo się cieszę i dam wam wszystkim naprawdę dobrą walkę. No na pewno nie wątpimy, czyli spodziewasz się sporej publiki ze swoich stron. Tak jest. Jesteście dosyć Będzie wysoko. doping, będzie konkretny doping. No to na pewno też nie możemy doczekać w końcu takiej gali KSW. Jesteście dosyć wysoko na karcie walk.
bo chyba czwarci od góry, o ile Tak. dobrze pamiętam. No i czy czujesz się w tym jakiś sposób wyróżniony? Tak, czuję się wyróżniony, bo wcześniejsze dwie walki miałem jako pierwszy i potem miałem jako drugi, a teraz mam czwartą od końca. No jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i bardzo dziękuję organizacji KSW za to, że doceniła mnie i Patryka i dała nas tak wysoko. I ogólnie no, z tego co tam patrzyłem, to właśnie dużo ludzi czeka na tą walkę, więc pewnie dlatego ona jest tak wysoko. A która z walk na karcie KSW 64 elektryzuje cię najbardziej? Która? Moja. No tak, oprócz twojej, Tak, oczywiście. ogólnie to ta karta walk jest bardzo dobra, jest idealna i nawet sam chciałbym ją obejrzeć, no nie? Jako kibic i na pewno wrócę do domu po gali i będę oglądał calutką galę, ale no fajne starcie są, naprawdę super, jest Pudzian, no nie? Przede wszystkim jest Pudzian, który naprawdę daje bardzo dużo emocji, jest Daniel Rutkowski, jest Sebastian Przybysz, no jest Pietrzak, no kurczę, no naprawdę te walki są super i już się nie mogę doczekać, jak wrócę i będę też oglądał jako kibic, no nie? Tą całą galę, no bo KSW naprawdę zrobiło teraz mega robotę. Znaczy ogólnie zawsze robi robotę, ja uwielbiam tę galę oglądać, a teraz no, ta karta walk, no to jest coś, co chcę oglądać. No tak, niedawno właśnie został ogłoszony angaż Daniela Rutkowskiego. Co o tym myślisz ze swojej perspektywy i czy uważasz, że na ten moment byłbyś gotów się z nim zmierzyć na tym poziomie, na jakim jesteś? No wiesz co, powiem ci tak, nie chcę nic mówić, wszystko pokaże to ta teraz walka, jak KSW to wszystko ułoży, jak to będzie wszystko wyglądało, no też nie zależy ode mnie, czy ja go dostanę, czy go nie dostanę, no to wszystko zależy od KSW, no nie? Jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie trzeba bić się z Rutkowskim, no to po prostu będę się bił, no co mogę powiedzieć, no taki jest ten sport i trzeba wyjść Czyli i się bić. czujesz się na siłach na ten moment, żeby się zmierzyć z takim zawodnikiem, jakim jest Daniel Rutkowski? Jeszcze raz, czy ja się czuję na siłach? Tak. Żeby na ten moment się z nim zmierzyć. Znaczy, jest bardzo dużo spekulacji na ten temat, że po tej walce, ta walka twoja z Patrykiem, jakby przybliży potencjalnego wygranego do pasa KSW bardzo, bardzo. I myślę, że na tej drodze do tego pasa na pewno stanie Daniel Rutkowski. I jeśli to miałoby się wydarzyć w niedługim czasie, to czy jesteś gotów na taką walkę? Czy czujesz się na siłach jako taki młody zawodnik mierzyć się z takim zawodnikiem, jakim jest Daniel? Znaczy, no, trzeba być gotowym na każdego, no nie? W tym sporcie. No, ten sport nie jest łatwy, wymaga bardzo dużo poświęceń i ciężkiej pracy i wszystkiego. No i tak jak mówię, no, jakby była taka sytuacja, że trzeba będzie się z nim bić, no to po prostu trenuję i wychodzę, no. Czyli Robert Ruchoła nie odmawia przeciwników. A masz może jakiegoś wymarzonego rywala w MMA? Wymarzonego. Kurczę, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem, może jakiś z zagranicy. Ale nie, szczerze nie wiem. Nie mam jakiegoś wymarzonego. Nie myślałem nigdy nad tym jakoś tak, żeby się z kimś bić. A jakieś długoterminowe plany w MMA, jeśli nie KSW, to co? Tylko UFC? Długoterminowe, no. Powiem ci tak, ja nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość, ponieważ wiem, że chodzenie moimi kroczkami do celu zdaje test. Z tego, co u mnie tutaj wygląda, no to zawsze było moimi kroczkami. Nie chcę nigdzie wybiegać, nie chcę niczym innym myśleć, tylko o następnej walce. I myślę, że tak to zostanie na ten moment. Na teraz ta walka, potem następna i co będzie dalej, to będziemy myśleć. No na pewno cieszę się, że mogę się tak rozwijać, że mogę jeździć po klubach i progresować cały czas do góry. No, będę dawał naprawdę bardzo dobre walki, będę się starał, będę, no po prostu będę wchodził na wyżyny, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony, a co przyniesie przyszłość, no to zobaczymy.
No właśnie, wracając do tego, co powiedziałeś, że masz możliwość jeżdżenia po klubach. Ostatnio na twoich social mediach widziałam zdjęcia z Czerwonego Smoka i też wspominałeś w wywiadach, że będziesz też tam jechał na pewien czas, na okres przygotowawczy. Opowiesz trochę o tym kampie, swoim przygotowawczym, teraz jak to wyglądało, ile czasu tam spędziłeś w Czerwonym Smoku, no i jak to zaprocentowało dla ciebie? Tak, no ogólnie to wyjeżdżałem na Teneryfę, byłem też z Michałem Materlą i z Bartoszem Batrą. W Grappling Kraków, no to wiadomo, cały kamp trenowałem z Rafałem Lasotą, z Marcinem Dudkiem, z moim wujkiem Radosławem Pieczkiewiczem, a potem wyjeżdżałem też do Czerwonego Smoka. W sumie to tych wyjazdów było około 4, zawsze były na tydzień. Nie, w sumie raz byłem na 2 tygodnie. No i trenowałem tam właśnie z chłopakami, z Mateuszem Gamrotem, z bracia Rajewskimi, z Krzysiem Klaczkiem, no kurczę, naprawdę z Niedzielskim, z Romanem Szymańskim, no tam naprawdę jest mega paka do trenowania i naprawdę chłopaki bardzo dobrze mnie przyjęli do tego klubu. Pozdrawiam też Bartosza Jezierskiego. No i co? Progres ogromny, ogromny, no nie, już się nie mogę doczekać, jak wejdę do klatki i pokażę to wszystko, no bo naprawdę bardzo dużo z tego wyniosłem, że mogłem w ogóle porobić z takimi chłopakami, którzy są naprawdę w mega topce, to już daje bardzo dużo, a teraz tylko wyjść i zrobić swoje. Czyli motywacja wzrosła, szczególnie przy sobie, myślę, Mateusza Gamrota. Tak No jest. dobra, ja ci nie zabieram więcej czasu, Robert, bo widzę, że jesteś w okresie robienia wagi. To jest taki kiepski okres do rozmów i zadawania wciąż tych samych pytań. Znaczy, Ale i tak ci. nie przeszkadza mi to jakoś, ja jestem energiczny chłopak, że tak powiem. Dużo energii mam. Myślę, że dlatego, że po prostu jeszcze jestem młody i jakoś to mnie tak nie wykańcza. I myślę, że dlatego. Także no po prostu trzeba zrobić swoje, to jest taki proces i tyle. No to moje ostatnie, już naprawdę ostatnie pytanie. Jak się odnajdujesz w tych obowiązkach medialnych? Czy sprawia ci to przyjemność? Czy musiałeś się jakoś przemóc, żeby jednak mieć większą śmiałość w rozmowach, czy raczej przyszło ci to bardzo naturalnie? Mi to przyszło bardzo naturalnie, ogólnie bardzo się cieszę. Ja to lubię, lubię tą robotę, lubię nagrywać różne tam wideo, trailery czy robić zdjęcia. No ogólnie mnie to cieszy. Ja myślę, że jestem do tego stworzony, czyli do i strony medialnej, i do strony, gdzie trzeba naprawdę, że tak powiem, zapierdzielać na sukces. Czyli odnajduję się w tym i w tym, lubię tą robotę, lubię tą robotę. Wiem, że teraz trzeba robić to i to, no bo bez tego. No to no, chodzi o to, żeby być i medialny, i naprawdę ciężką pracę wykonywać, no bo teraz tego ludzie oczekują, no nie? Żeby zawodnicy byli medialni i dobrze walczyli. Jasne. No to co, Robert, teraz jakiś suchar od ciebie dla naszych widzów in the cage? Suchar, na szybko. Dobra, jak się nazywa pies, którego wszystko boli? No ja nie mam Bulldog. pojęcia. Bulldog, bulldog. Taki na szybko. No śmieszne. W sumie to mam jeszcze jeden. Jak się nazywa człowiek, który liże parę? Paraliż? Paralizator. A, okej. Takie dwa sucharki na szybko. No, dziękuję bardzo. I dziękuję Ci bardzo za rozmowę. My się widzimy w Łodzi na KSW 64. Ja Ci życzę powodzenia zarówno przed walką, jak i po walce. No i teraz jest czas dla Ciebie. Możesz pozdrowić kogo chcesz, powiedzieć co chcesz. Puścimy na Pozdrawiam pewno. wszystkich fanów, którzy mi kibicują, którzy jeżdżą na walki. Pozdrawiam moich rodziców, moją dziewczynę. Pozdrawiam wszystkich moich sponsorów, którzy mnie wspierają i ogólnie wszystkich dookoła. Widzimy się już za 10 dni i Robercik wchodzi do klatki, pokazuje swoje umiejętności i co? Wygrywamy i lecimy dalej. Pozdro i trzymajcie się. I tobie dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pa, pa.